Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony zwraca się kolejny odcinek z Big Battle, moi drodzy. Gramy dzisiaj na Hypixelu oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj deal jest taki, 600 łapek w górę, co? Ja myślę, że dobijecie, a my już lecimy na arenę. Także moi drodzy, rozpoczynamy arenę. Niestety poszedłem na zwykłego single moda z takiej przyczyny, że powiem wam, że na pro moda czekam aż 5 minut i jeszcze nie wystartowała arena. Także wybierzmy sobie jakiś temat. Bowling Alley, czy to jest, są kręgle? Island, serio? O, nie wiesz, po prostu znowu temat wyspadł. To jest po prostu fatum, powiem wam. Ale dzisiaj podejdziemy do tego tematu inaczej. Zwykle buduję tropikalne wyspy. Dzisiaj pozwolę sobie zrobić śnieżną, lodową, zimną wyspę. Oh yeah, tak jest mój plan przynajmniej na dzisiaj. Słuchajcie, a do was standardowe pytanie. Co wam się dzisiaj udało i z czego jesteście dzisiaj zadowoleni? Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu. Standardowo przypominam o zostawieniu łapki, jeśli odcinek wam się spodoba. Może nie w tym momencie, ale w trakcie odcinka chciałbym, żebyście się zdecydowali na tą bądź tą łapkę, bo jak wiecie, to pomaga. Pod ostatnimi odcinkami robicie po prostu wow, jeśli chodzi o łapki w górę. Wczorajszy odcinek. Patrzcie na datę, tak? Patrzcie na datę, kiedy ten materiał został wrzucony. Dobiliście ponad 1600 łapek w jeden dzień. Ja po prostu, no... Ciężko mi jest w to, powiem wam, wierzyć chwilami, jaki my postęp zrobiliśmy w ostatnim czasie. Wow, jestem naprawdę z tegoż powodu zadowolony i cieszy mnie to. I słuchajcie, dzisiaj mam do was jeszcze jedno pytanie, zadanie. Chciałbym, żebyście napisali, co byście chcieli z minigame'ów zobaczyć jeszcze na kanale. Bo oczywiście Build Battle, to wiem, że chcecie, bo jak na razie bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie wypowiadacie się na temat serii z Build Battle, którą prowadzę. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to, że te odcinki wam się podobają, że mogę je sobie wrzucać. Ja też lubię grać w Build Battle, co zresztą pewnie już zauważyliście. Aczkolwiek, czy mam jakieś minigamy inne jeszcze dograć? Nie wiem, jakieś PvP, jakieś detrany, czy coś tego typu. Bo ja tego tak naprawdę nie wiem w tym momencie. Bo ostatnio coś o tego mało robiłem przynajmniej. Po prostu, wyraźcie swoje zdanie na temat tych minigier innych. Czy byście chcieli jakoś tam pooglądać? Ja mógłbym je oczywiście ponagrywać. Nie ma z tym żadnego problemu. Aczkolwiek wy byście musieli tutaj napisać, czy chcecie w ogóle, bo nie wiem, czy jest sens, nie, je nagrywać. Jeśli wy nie chcecie oglądać, to co ja będę nagrywał? Dobra, nieważne. Dobra, mamy w tym momencie zrobione sobie drzewko. Ja bym sobie jeszcze je tak tutaj dorobił. Powiedzmy, że zbudujemy sobie choinkę i wiecie, to Christmas Island. To jest dobry pomysł, wiecie? Weźmiemy sobie ten śnieg i zrobimy coś fajnego. Możemy tak fajnie sobie teraz zrobić takie warstewki śniegu dzięki temu. I ta wyspa będzie serio kozacko wyglądać. Jeszcze chciałbym podnieść ją miejscami w górę. Wydaje mi się, że tutaj dorobimy jeszcze jedną taką jakby odnogę tej wyspy. Jest to oczywiście Christmas Island. Będzie tu jeszcze góra lodowa gdzieś, tak przynajmniej sobie planuję póki co. Tylko muszę się sprężać, bo akurat czasu mamy mało. Z racji, że to jest, jak mówię, zwykły solo mod. Także no troszeczkę kiepsko z tegoż powodu. Ale nie przejmujmy się tym jakoś specjalnie. Myślę, że też coś fajnego uda nam się zbudować. I chyba zagramy dzisiaj z dwie ręki, tak mi się przynajmniej wydaje, wiecie? Z przyczyny, że no właśnie... No właśnie jest taki problem, że jest to strasznie krótkie. Także zobaczymy sobie jeszcze, wiecie? Dobra, muszę obudować to śniegiem, lodem, tam, śniegiem, lodem, wszystkim innym. Tak, żeby to wyglądało, prawda, na zamrożone takie. Okej, okay. Mamy coś takiego, jeszcze przydałoby się nam jakiegoś bałwanka tutaj zrespić na przykład. Pytanie, czy mogę to zrobić standardowo? Nie mogę tego zrobić standardowo. Dobra, ciulał ciebie. Zrobimy sobie w takim razie jeszcze tutaj górę lodową, taką powiedzmy, nie? Dobrze. Niezła góra lodowa na takiej małej tej. Dobra, coś takiego bym chciał zbudować. Jeszcze trochę lodu podokładamy tego konkretnego. Cyk. I mamy coś takiego, jeszcze możemy tutaj. Myślę, że będzie fajnie, bo akurat tego rodzaju wysp mało co ja widziałem przynajmniej. Możecie powiedzieć, jak z waszego doświadczenia jest, bo wiem, że gracie dosyć dużo tego trybu także. Często zdarzamy się spotykać tutaj widzów, kiedy nagrywam odcinki, co zresztą widzicie i często pozdrawiam was wtedy na odcinkach. Dobra, coś takiego. I jeszcze z tej strony sobie tak podniesiemy. I mamy dosyć ładną wyspę. No powiedzcie, czy ona nie jest śliczna? I przypominam wam, żebyście pod odcinkiem w komentarzach napisali swoje zdanie na temat tych budowli. Czy moje budowle zasłużyła na miejsce? I czy ta, która wygrała, zasłużyła na miejsce? Pamiętajcie, bo to jest dosyć ważne. Przynajmniej dla mnie jest takie ważne, nie? Bo przynajmniej wiem, bo już raz przejechałem się na tym, że mówiłem, że coś ładnie zbudowałem. Teraz tak. Viking w sumie może być, nie? W sumie Viking tutaj pasuje. Chyba, że mamy tutaj jeszcze Eskimosa jakiegoś jeszcze. Nie. Nie widzę przynajmniej. Ice Monster. O! Ice Monstera sobie tutaj zrespimy. Cyk.
Lion, Frankenstein. Nie widzę przynajmniej. Jeśli wy widzieliście, to możecie mi później napisać w komentarzach. No ale tak wygląda moja, moi drodzy, Christmas. Może nie Christmas, ale Island po prostu. I ciekawe, co zrobili inni gracze. Tutaj widzę jakieś standardowe wyspy, surowce, coś, kurczę. Halo, panie, co ty tam budujesz? BSG, a meteor, kurczę. Pan się tam stara, widzę, albo pani w sumie, bo to chyba jest, nie wiem, wydawało mi się, że to jest damski skin. Dobra, zaczynamy ocenianie w takim razie. Pierwsza wyspa, jest wyspa, więc może być okejka. Czemu nie? Dawajmy okejki na to, gdzie jest widoczna wyspa, okej? Okay? Dobra, zróbmy tak, bo mówiliście, że za surowo oceniam. Także pupa niestety nieskończone. Ktoś tu chciał fajne ognisko zrobić, no ale nie, tu się raczej nie da na tym serwerze, wiecie? Także niestety niedokończony i z tegoż powodu gorsza ocena. Co my tutaj dalej mamy? No dobra, może być. Powiedzmy, że widzę tutaj jakąś wyspę. Rozbitka, coś tego typu. Ale jest tu za dużo nawalone. Myślę, że moje jest faktycznie ładne. Napiszcie, czy zasłużyło na ocenę, którą dostanę na te miejsce, które zajmę. Bo wyspa wydaje mi się, że całkiem ładnie została zrobiona, w całkiem ładnym klimacie przynajmniej. Tutaj znowuż jest okejka. Nie ma na razie pracy lepszej od mojej. Tak mi się przynajmniej zdaje. I tak chyba jest w praktyce, bo wydaje mi się, że ja dobrze oceniam i niezbyt surowo, nie? Dobra, kolejna wyspa. Też dam okejkę, bo jak najbardziej wyspa jest widoczna, ale znowuż takie dno kreatywności. Inaczej tego nie nazwę. Kolejny raz to samo. Ej, naprawdę, no ja chciałbym, żeby ludzie się jakoś, kurde, popisali w tych tematach, zbudowali coś kreatywnego, a nie, kurczę, wszyscy robią jeden, kopiuj, wklej. Ten, wyspa latająca, okej. Okay. Ta jest lepsza od poprzednich, bo jest latająca, w końcu jakieś wyrwanie się z takiego typowego schematu. Także kongratuluję w końcu. O jest, naprawdę. Czy wszyscy muszą robić te normalne wyspy? Ja to się dzisiaj postarałem. Zrobiłem sobie zimową, nie? Coś kreatywnego, ale wszyscy powiedzieli nie. No przykro mi niestety, ale ktoś tutaj widzę, że ręcznie zalewał wodą. Także przykro mi, drogi koleżko, koleżanko, ale no nie mogę tego uznać. Jest niedokończony w takim razie. Tutaj mamy chyba ten, co jest przy mnie. Także tutaj dam OK. Bo jest wyspa, jest jakiś domek zalany wodą od środka, lol. Wieża? Może. Tutaj mamy good. To wygląda jak ze Skyblocka, szczerze mówiąc. Tak, so serious. Jeszcze mógłby tutaj itemy dać jak ze Skyblocka, ale faktycznie to wygląda jak ze Skyblocka wyspa. No! Dam OK, jakbyś jeszcze ziemię zmienił, kurczę, na wodę, no to byłoby good. Ale no niestety tylko OK może być z racji, że jest na złym podłożu. Słabo, ja tu wyspy nie widzę specjalnie jakoś. To jest bardziej jakiś klif czy coś. Ale czy klif może być wyspą? Nie wiem. Wy możecie mi dać znać. Zająłem trzecie miejsce. Czy drugie? Drugie miejsce zająłem. Kurczę, no to w sumie nieźle. I szczerze mówiąc, no nie wiem, chyba zasłużyłem. Ale wy napiszcie w komentarzu, a my teraz idziemy na kolejną arenę. Dobra, rozpoczęło się odliczanie, także zobaczymy, jaki mamy tym razem temat. A tematy mamy Ant, Giraffe, Lighthouse, Sun, Earth. Ja chcę mrówki. Mrówki to jest fajny temat, można mrowisko na przykład zbudować, nie? Halo, czemu ziemia? No czemu znowu ziemia? Halo, proszę mrówki. Mrówki niech będzie temat. No nie, no i musiał być ten temat. Ziemia, oczywiście. Tutaj powinien być kreatywny i postawić na ziemi sam, kurde, dirt, nie? I by mieli ziemię swoją, jakby chcieli. Dobra, najpierw zaczniemy od zrobienia sobie panoramy gwiazd, czy jak tam się mówi. Tu mamy, prawda, gwiazdy, The Stars i tego sprawy. Mały niedźwiedź mocno śpi, czy coś. To stary niedźwiedź był. Tu nie jest mały niedźwiedź. Dobra, weźmy teraz tak, cyk, cyk. Może ten kolor jest bardziej żywotny i biała wełna na bieguny. Także wlatujemy sobie do góry. Standardowo, kurczę, znowuż wybudujemy sobie ziemię. Ale mam dzisiaj troszeczkę inny temat. Troszeczkę inny pomysł, przepraszam. Na zbudowanie właśnie ziemi. Także za chwilę go wam wyjaśnię, pokażę i tak dalej. Jeno, tylko sobie najpierw narzucę jakiś, powiedzmy, rozmiar tej ziemi. Myślę, że taki będzie w porządku. Mianowicie, chciałbym zrobić katastrofę z meteorytem, moi drodzy. Tak, chciałbym, żeby meteor tutaj leciał. Może nawet jakiś kosmitów zrobię. Wydaje mi się, że na odcinku u Cripsona, jeśli widzieliście jego odcinek, to serdecznie was pozdrawiam. Zrobiłem też był temat Ziemia, jeśli dobrze kojarzę. I tam właśnie zbudowałem statek kosmitów, który leci ze przestrzeni, cały Układ Słoneczny. No ale Układ Słoneczny to jest już przeze mnie temat jak najbardziej powtarzany chyba w każdym możliwym odcinku. Jak trafiam Ziemię w sensie, nie? Dobra, damy sobie jeszcze tutaj trochę śniegu, żeby było widać, że górki, jakieś nierówności, prawda? Żółta wełna musi być tutaj, pustynia przecież. Cyk, tak sobie zrobimy na rogu ją.
i robimy teraz oceany spokojne i tego typu sprawy, więc bądźmy jak ocean, moi drodzy, bądźmy spokojni jak najbardziej. Także cyk, cyk, tu musi być chyba wszystko dookoła, z tego co mi się kojarzy, bieguny przynajmniej jakoś tak są, że są całkowicie otoczone wodą. W sumie to są kontynenty poniekąd, nie? Także na logikę. Dobra, cyk. 3 minuty zostały. No niestety, tutaj mamy strasznie mało czasu, ale mamy zrobioną ziemię. Także przydałoby się teraz zrobić meteoryt. Meteoryt możemy zrobić sobie z takich dwóch bloczków. Także cyk. Tu zróbmy sobie tak. Jakoś go ukształtujmy, powiedzmy na razie. Okej, coś takiego może być. Wygląda to nawet meteorytowo, że tak ujmę. Aha. Czekajcie, meteoryt to jest ten, co wleci już w ziemię, w sensie w atmosferę, czy to jest ten, co dopiero dolatuje? Dajcie znać w każdym razie, bo w sumie się nie znam na tym zbytnio. No i patrzcie, jakie mamy kurczy, nie? Normalnie, o. Cyk, cyk. I mamy piękny ogień na naszym, kurde, meteorze. I zaraz sobie jeszcze tutaj dobudujemy tak, żeby on był bardziej taki spiczasty. Meteorit. Meteorit. Dobra, nie będę nic pisał, bo jeszcze kurczę napiszę z błędem i zczają się, że jestem nie z ten. Także teraz tak, możemy jeszcze zbudować statek kosmiczny. Wydaje mi się, że będzie to spoko w temacie akurat. Także weźmiemy sobie kwarc i zrobimy sobie tutaj stateczek taki kosmiczny, malutki powiedzmy, żeby nie było to za duże, bo nie chciałbym nie zdążyć przypadkiem. Ale okej, mamy trochę czasu, jeszcze minuta 40. Zrobimy sobie tutaj kosmitę za chwilę w tym stateczku i myślę, że będzie całkiem w porze, jeśli chodzi o temat, nie? Tu jeszcze możemy to zniszczyć. Okej. Cyk. Kurde, strasznie mi się to kojarzy z Rick and Morty. Kto z was oglądał, możecie napisać w komentarzu. Ostatnio miałem jazdę na to, powiem wam, bo staram się poszerzać horyzonty, że tak powiem. I z grami też to robię w tym momencie, nie? Troszeczkę tam gier się douczam w tym momencie, żeby mieć troszeczkę szersze horyzonty, jeśli chodzi o kulturę, popkulturę i tak dalej. Bo wiadomo, jestem youtuberem, muszę się rozwijać. Straty w draty w gwiaty i strasznie powiem, spodobał mi się ten serial animowany, właśnie Rick and Morty. Serdecznie polecam, jeśli ktoś lubi specyficzny humor, jednak jest to animacja dla dorosłych, nie? Tak swoją drogą. Bo tam jest dosyć dużo specyficznego humoru. Ale serdecznie polecam, jeśli ktoś nie widział, serio, warto. Się przed tym broniłem w sumie od miesięcy, ale w końcu się zdecydowałem. Dobra, nieważne. Oboj ważne. W sumie nie wiem. Wy zdecydujcie, czy ważne, czy nieważne. Ja poprawię trochę planetę. I w sumie jeszcze możemy zrobić tutaj księżyc gdzieś. Czy ja mam tu gdzieś endstone na widoku? Halo? 30 sekund. Tu chciałbym księżyc, okej. Tu mamy księżyc, tu mamy to, tu mamy to. Słabo. Szczerze mówiąc, trochę brzydko to wygląda. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla was. Uważam, że mogłem się troszeczkę bardziej postarać. Ziemię mogłem bardziej wypukłą zrobić. Ale meteor mi się całkowicie spodobał. Wydaje mi się, że całkiem spoko będzie to wyglądało. Zobaczymy więc, jak wyglądają prace innych graczy i przechodzimy już do oceniania kolejnych prac, nie? Dobra, przeniesie na chnie. Temat Earth. Nie pomyliłem tematu. Dobra, jest ziemia. Kurczę, widzę, że nawet będzie z moim pomysłem trochę budują, ale jest dziurawa, nie jest za ładna, więc będzie pup. Tak jest, bo jest niedokończony. Co my tu mamy? Niestety, tu chyba widzę, że coś niezgodne z tematem będzie. Także, no nie wiem. Co? Naprawdę nie rozumiem, o co chodzi z tym i z ziemią. Dobra, ziemia i księżyc, tu będzie okejka. Tylko po co, kurde, to złoto? Chyba, że to jest słońce i to jest skala zachowana, no to wtedy okej, to zrozumiem. Kolejny raz, po co tutaj jest złoto? Wystarczy żółta wełna. Jak już budujesz z wełny, to buduj też 100 z wełny. Ziemia, okej. Nie jest to kwadrat. Aczkolwiek w Minecrafcie to powiem wam, że wolałbym kwadrat. Moje wydaje mi się, że jest jak na ten moment najlepsze. I tak będzie w praktyce na pewno. Wątpię, że którekolwiek jak dotąd było lepsze. I podtrzymuję moje zdanie, wiecie? Podtrzymuję moje zdanie. Nie oceniam w tym wypadku za surowo. To jest adekwatna ocena do wszystkiego tutaj. Tak mi się przynajmniej zdaje. Okej, kolejna planeta. Okej, taki mój temat, w sumie troszeczkę mój pomysł taki bardziej. Niech będzie. Jest tutaj trochę mojego stylu też. Nie mogę dać drugi raz super pup, także dajemy tylko pup. Bo nie widzę nic w tym z ziemi. Chyba, że surowce na to. To jest ropa i tak dalej. Drugie miejsce znowuż. No ja uważam, że niesłusznie to wygrało.
Także możecie ocenić w komentarzu, czy ja powinienem wygrać, czy kto. Ale ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Do zobaczenia. Cześć.